Witam Was wszystkich w tych pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj będą opowieści dziwnej treści, także zasiądź sobie wygodnie, zapasz co trzeba, otwórz co trzeba, odpal co trzeba. Pamiętaj o łapeczce, o komentarzu. Wczoraj zapowiadał się świetny dzień. Piękna pogoda, wstałem wcześniej, pomyślałem sobie, pojadę wcześniej na siłownię, później pojadę się troszkę poopalam, później nagram dla Was filmik, w drodze powrotnej zrobię zakupy, zjem coś, biorę wędkę i jadę na ryby. Pogoda pasowała, pomyślałem sobie, będzie petarda. Tak też zrobiłem. W południe byłem już na siłowni, przebrałem się, zrobiłem trening w godzinkę, schodzę na dół do przebieralni, otwieram swoją szafkę, a szafka, słuchajcie, puściutka. Nie ma mojej torby, nie ma kluczy od chaty, nie ma telefonu, nie ma kluczyków od auta, nie ma dokumentów, pusta szafka. Zostałem w ciuchach treningowych z ręcznikiem i butelką wody. Mówię, o co tutaj chodzi? Pikawa, myślałem, że mi wyskoczy. Idę na recepcję, mówię do panny, słuchaj, moja szafka jest pusta. A ona mówi, a miałeś coś ze sobą? Mówię, no jaja sobie robisz? Zawsze przychodzę z torbą, zawsze się przebieram, przyjechałem autem, auto stoi na zewnątrz, nie mam kluczy od chaty, nie mam kluczy od auta, nie mam dokumentów, nie mam telefonu, nie mam swojej torby, nie mam w co się przebrać. Dała mi parę kluczyków od szafek, które były wolne, mówi, sprawdź, może gdzieś coś znajdziesz. Nic. Zadzwoniła do szefa. Jest tam dwóch szefów. Mówi do mnie, a miałeś coś ze sobą? Mówię, no następny. Mówię, jaja sobie robisz? Mówię, auto stoi przed siłownią. Nie mam kluczyków od auta. Mówię, nie mam kluczy od chaty. Czym chatę zamknąłem? Gdzie sobie to wsadziłem? Zawsze przychodzę z torbą. Przebieram się i tak dalej. Mówię, jest pusta szafka. No on może być dopiero za godzinę. Zadzwoniła do swojej zmienniczki, ponieważ kończyła zmianę za pół godziny. No tamta mówi, no ja będę dopiero za pół godziny. Mówię, dobra, słuchajcie, miałem nauczkę, gdzie zatrzasnąłem kluczyki od auta w bagażniku, co wam opowiadałem, i zostawiłem zapasowe klucze od chaty u kogoś z rodziny. Tak jak stałem w ciuchach treningowych, z ręczniczkiem, z butelką wody, biegiem do tego kogoś po zapasowe klucze od chaty. Mówię, może ktoś już jest u mnie na chacie w tym czasie, nie? Wziąłem klucze, biegiem do chaty. Wziąłem zapasowe kluczyki od samochodu. Nabiłem sobie tylko fajkę, zostawiłem ten ręcznik. W tych ciuchach treningowych nawet się nie przebierałem. Pozamykałem wszystkie drzwi na zamki od pokoi, od kuchni. Te kluczyki zabrałem ze sobą. Biegiem z powrotem pod siłownię, gdzie stało moje auto. Wchodzę, pytam, coś się wyjaśniło? Była już ta zmienniczka, trochę bardziej kumata, mówi, no nie, co się stało, jak, co? Mówię, no tak i tak. Mówię, słuchaj, mój telefon był w torbie. Jest włączony na wibrację. Może zadzwoń, posłuchaj, może coś usłyszysz. Mówię, ja nie tracę czasu. Wsiadam w auto, jadę do banku, żeby wszystko, słuchajcie, poblokować, nie? No dobra. Wsiadłem w auto, bez dokumentów, bez niczego. W tych ciuchach treningowych. Mówię, do 16 jest bank, muszę jeszcze zdążyć, a już było po godzinie 15. Także nici z opalania, nici z nagrywania, mówię, muszę zdążyć koniecznie do banku, bo
Dzisiaj, kiedy wam to nagrywam, jest piątek, jest święto, nic nie załatwię. Pojechałem. Tak jak stałem, z kluczykami od auta, bez niczego, pojechałem do banku. W tym wszystkim w ogóle nawet nie pomyślałem, żeby jakiś świstek wziąć z banku. Słuchajcie, jakie tam przeboje. Ale to może w osobnym filmiku. Wyobraź sobie, że jesteś w obcym mieście. Masz wszystko w plecaku, łącznie z telefonem i wszystko ci nagle. Pyk, wyparowało i chcesz coś zrobić. Powiem wam, przeboje takie, że bania mała. Ale to może w osobnym filmiku wam nagram. Przesiedziałem w tym banku chyba z 40 minut, prawie godzina 16. Wychodzę, szef siłowni przed bankiem. Mówi, możesz wszystko odwołać, już się wszystko znalazło. Mówię, jak się znalazło? No włożyłeś do innej szafki. No jak włożyłeś do innej szafki, jak miałem numerek 23, mówię, no. No bo wszystkie twoje rzeczy są w 13, pewnie masz też kluczyk od 13. Bo ten kluczyk nam wyparował 2 tygodnie temu. Mówię, jedziesz teraz na siłownię? Tak. Mówię, to jedziemy, spotkamy się na siłowni, zanim to wszystko wyjmę. Potem przy tobie wypakuję i zobaczysz, że nie mam żadnego kluczyka od 13. A 13 jest nad szafką, którą ja niby miałem. Pojechaliśmy na siłownię. Spotkaliśmy się na siłowni. Panna z recepcji wzięła kluczyk, otworzyła 13, patrzę. Moje rzeczy wiszą, torba jest. Wypakowałem wszystko, mówię, patrz. Nie mam kluczy od 13. Weszliśmy jeszcze raz do tej przebieralni, zaczęliśmy kombinować. Okazuje się, że kluczykiem od 23 można otworzyć i 23 i 13 szafkę. Ale z tego co pamiętam, byłem przekonany, że wkładam wszystko do numeru 23, ponieważ jeszcze z ziomkiem gadałem w przebieralni i patrzyłem, gdzie jest 23 szafka. Ale często wcześniej przebierałem się w 13. Jak była wolna, prosiłem, dajcie mi 13. Ale od 2 tygodni kluczyk wyparował. Mówię, ja pierniczę. Oczywiście w podziękowaniu tej pani z informacji kupiłem dobrą, dużą kawę. Odetchnąłem z ulgą. Mówię, wszystkie dokumenty, klucze od chaty, zamki wymieniać, dokumenty od auta, telefon, kluczyki od auta. Mówię, nie wiem teraz, może rano wstanę, auta nie będzie. Wiecie, jakie to jest, słuchajcie, napięcie, nie? Odetchnąłem z ulgą. Już opalania nie było. Już nagrywania filmiku nie było, mi się odechciało. Słuchajcie, zrobiłem zakupy. Wróciłem do chaty, pootwierałem te pokoje, to wszystko. Przed wyjściem na siłownię mam takiego małego kwiatka, wystawiłem go na parapet na zewnątrz, za okno. Mówię, niech złapie troszeczkę powietrza, niech złapie troszeczkę słoneczko. Wchodzę, otwieram okno, patrzę na ten parapet, mówię, gdzie jest kwiatek? Zwariowałem, patrzę, w pokoju na parapecie go nie ma, w kuchni go nie ma. Mówię, co się stało z kwiatkiem, ale był silny wiatr. Patrzę na dół, kwiatek spadł z parapetu z pierwszego piętra na dół. Mówię, ja pierniczę, co jeszcze dzisiaj mi się przytrafi.
zadzwoniłem do swojej babci, opowiedziałem, co się stało, do drugiej babci, nie tej w domu opieki, mówi, wleć na zupkę, popsuły mi się okulary, to mi je naprawisz. No i tam babcia znowu dała mi, słuchajcie, czadu. Jakby tego było mało, wróciłem do chaty od babci. Mówię, dobra, zadzwonię na infolinię. Trzeba odkręcić tą sprawę w banku, odblokować to wszystko. Myślicie, że poszło pomyślnie? Szkoda gadać. Szkoda gadać, jak to wszystko, słuchajcie, funkcjonuje. Ale może o tym w kolejnym odcinku. Wyobraźcie sobie sytuację, że zostajecie praktycznie z niczym. Nie macie telefonu. Nie macie nic potwierdzającego waszą tożsamość. I chcecie coś załatwić. A potem próbujecie jeszcze to cofnąć, odkręcić. Powiem wam, kabaret. Jak chcecie usłyszeć, co was może spotkać, łapy, komentarze i wam nagram drugą część. A może właściwie zaraz nagram, ale jak będziecie chcieli, żebym wam to opowiedział, to wam to opowiem, jak to przebiegało. No powiem wam, że a miał być taki piękny dzień. Pozdrowionka, do usłyszonka.